na ręcznym jechałem. Mocny ciągnik albo słaby ręczny. Co ja wam mam powiedzieć? Siemano, siemano, to ja, czyli Łukasz z kanału Muzy dla Gospodarstw. A w dzisiejszym odcinku? O, kawałek długa. Jadę po pług. No, żabka skacze prawo, lewo. Się opony zostały. Nie strasznie, to trzeba opony zmienić. Najlepiej całe koła na większe, tak żeby się napędy zgrywały. Dajcie znać, jeżeli wiecie, jak można, jaki rozmiar można tu wsadzić przód tym, żeby się napęd zgrywał. No, ale co, jadę po pług, bo ojciec pospawał i coś pod kartofę spróbujemy dziabnąć. Forsz dość chwilę stał, dlatego się tak zastał. Co on ostatni raz robił, kurde? No to co próbowałem tu podziemniaki orać. No to potem młody miał komunię. To z półtorej tygodnia stał, jak nie dwa. Dwa tygodnie stał prawie. Nie, no tak, dwa tygodnie. Dzisiaj jest czwartek, mam duże opóźnienie. To jest czwartek po takich dużych fali, dużych mrozów, co przyszły. Tutaj na szczęście na przykład rzepaki nie dostały po dupie. Ale wszystkie orzechy włoskie w sąsiedztwie tutaj zmarzły. Ludziom ziemniaki, co były na wierzchu, pomarzły. Truskawki w dupę dostały. Nam na szczęście nic. Ojciec w tunelu palił przez 4 czy 5 dni, albo i 6 teraz. Świeczki, teraz nie świeczki, tylko te składy. No i zobaczcie, pokażę wam, jak pospawał pług. Zobaczymy, czy to się utrzyma w ogóle. Patrz na pany, spad trzyma. Na razie. Kuzyn uczy się jeździć forszem, to będzie mi pomagał po żniwach. Pozdrawiam was. Teraz czekać, aż się ta druga strona urwie, bo ta jedna jest dobra. Strasznie dużo się takich korzeni wyciąga. Orka ładna nie jest. Nie wiem czemu, ale jak orałem tam pod murem, to lepiej kurw był ustawiony. A teraz już nie potrafię to kurwa lepiej ustawić. Te dwie wajchy zapieczone w. Nie mam WD-40 ani żadnego innego odrdzewiacza. A co tam tak, żeby po prostu nie mieć gruzdy ani kupy z przodu, ani gruzdy z przodu. No i 3-4 razy i pole zrobione jeszcze. Jeszcze 3-4 razy i pole zrobione. Nie jest ustawiony najlepiej ten pług. Ale już trudno. Ale przynajmniej na razie się nie połamał. Jak jest większe ziele, to nie kryje niestety. Ale nie spodziewałem się, żeby krył. Więc w sumie jest, no jest ok, nie? Tak jak miało być. Pług nie kryje, ale przynajmniej się nie połamał. Nie, dalej się nie połamał, ale wyciągnęło mi go do góry, bo złapał jakieś takie, widzicie, co Grudziącki nie powyciągał w zeszłym roku. Trzeba to dać na bok. Kiedyś po to przyjść, jak będę agregatował może czy coś. O, jeszcze ze raz, dwa, trzy razy na pewno. O kurwa mać! Jebane gówno, patrzcie! No i chuj poranek! Obiad znowu zjadłem. Znowu obiad zjadłem. I nie chcę teraz wchodzić tutaj. Idzie po wierzchu. Nie wiem, czy jestem w stanie to zmienić. A mówiłem wolniej jeździć, kurwa, to nie, musi zapierdalać mi też. Musi, bo się spieszy, kurwa, do pracy. I tak ma zrobione właśnie, że już kurwa. Dobra. Koram takim, ułamanym, trudno. Thank you.
tu na dole jest. Tam na górze dwa, coś jest krzywo. Coś jest krzywo. O, kawałek długa. Chyba na ręcznym jechałem. Mocny ciągnik albo słaby ręczny. Co ja wam mam powiedzieć? Nawet w miarę linia prosta chyba wyszła. Tam jest idealnie z granicznikiem i tu będzie prosto do tego, to będzie świetnie. I Alfred sobie w tę stronę będzie orał, będzie git. Dobra, patrzcie, no dobrze to nie wygląda, nie? Najlepsze jest to, że wygląda jakby był orany dwuskibowym pługiem. Bo jest źle ustawiony pług i widać jakby raz przy razie. Ale dodatkowo widać jeszcze pomiędzy drugim i trzecim korpusem tą szparę. Obstukam. Opukam. I jedziemy. Wjeżdżam i gaszę, nic nie przepinam, nie odpinam, nie rozpinam. Jadę do pracy. Ja miałem zabieg? Trójkę chyba. Luz. Luz. Dalej luz, okej. Pojebane te biegi są. Światła. Kamera. Gdzie ten duks jest? No i tyle, panowie, moi drodzy. Chciałbym podziękować serdecznie za obejrzenie odcinka. Krótkiego, bo krótkiego, ale zaoraliśmy w końcu podziemniaki. Prawie nic się nie urwało. Więc tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara, cześć.